Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos, witam was w nowym roku i od razu życzę wam wszystkiego najlepszego. Trochę mam zmrożoną twarz, jak widzicie próbuję rozpalić ognisko, będzie jedzona kiełbasa na małym offroadzie z Pitem. Niestety plan był taki, znaczy niestety plan był elegancki, mówię, nagram jakiś odcinek w nowym roku z Pitkiem, bo to ostatnio tylko DJ-ka na kanale, nie każdemu się to podoba, ale nie martwcie się, o Picie nie zapomniałem, będą też materiały z Pitem, może nie tak często, nie będę planował tego roku, generalnie jest tak, że kanał będzie, będę próbował ciągnąć dalej, że tak powiem, co z tego wyjdzie, to zobaczymy, nic nie obiecuję, wiadomo, wszystko to robię czysto hobbystycznie, jak mi się chce to nagrywam, mi się nie chce to nie nagrywam, lubię jak mam czas. Dzisiaj miałem wenę taką, kurczę, rano się obudziłem tylko i myślę, wyjadę sobie, nagram coś dla widzów, popajacuję trochę. Ale niestety, moi drodzy GoPro, nie wiem co się stało z tymi bateriami, ale odjechałem z domu właściwie na włączonej kamerze, nie wiem do kiedy ona wytrzymała, ale gdy się zatrzymałem tutaj na postoju, bo miałem taki plan, że jakieś tam przerywniki wam ponagrywam po prostu w czasie drogi tutaj na miejsce. Ale to się nie udało chyba, bo bateria szybko padła. Miałem drugą baterię, która zadziałała około 5 sekund i padła. Nie wiem, czy to od tego zimna. Zimno wcale nie jest. Baterie były doładowane do pełna. Jestem zawiedziony. Normalnie mój plan spalił na panewce, dlatego teraz taki... nagrywam to telefonem w ogóle, bo mówię, no kurczę, jak już wyjechałem, no to wypadałoby cokolwiek nagrać. No i co? Nie będę miał za dużo do pokazania, no bo telefonu sobie nie przyczepię nigdzie. Nie będę tak z telefonem jeździł. Mówię tak, kurde, GoPro to jest straszna tragedia. Dwie baterie, żeby padły, pełnie naładowane przy mrozie, minus 2. To jest zupełnie jakaś total porażka, no. Total porażka, no. Nawet nie chcę wstać. Macie jakiś pomysł? Myślałem, że kiedyś nagrywałem na mrozie i nie było takiej tragedii, no. Czy te baterie się wyeksploatowały? No tak jak ja użytkuję tą kamerę, czyli rzadko i ona padła, no to może dlatego, że rzadko używam. No nie wiem, nie mam pojęcia. No nic, tragedia jest. I tak to, moi drodzy, mówię, Pitek będzie na kanale. Będą pszczoły, będzie DJ-ka, po prostu mój kanał, moje życie, nagrywam, moi drodzy, wszystko co akurat jakby wiecie, akurat w danym momencie robię, albo mam, na co mam zajawkę. Pitrek odpalił elegancko. O, patrz, już bym was okłamał. Wcale nie elegancko, bo chyba się pływak zawiesił, gaśnik wysechł i musiałem poczekać, aż po prostu paliwo dojdzie, poruszać trochę manetką. Góra, dół, góra, dół na maksa, bo jak już dało się go odpalić, to na wysokich obrotach był strasznie. I kurczę, no nie chciał odburzyć, także wybudziłem go z zimowego snu, tak czy tak. Po jakimś czasie poczekałem chwilę, aż się ten pływak napełni, poruszałem manetką i odburzył. Powiem wam i tak, szczerze mówiąc, nie ma warunków do jazdy takiej. No strach jest, kurczę, bo ziemia jest strasznie twarda, zmrożona. I jak są kolejny z błota zamarznięte, to jest, kurczę, naprawdę straszna lipa. I wywrócić się w takich warunkach to jest nie za ciekawa sprawa. No mówię, kurczę, trochę pojeździłem, nawet fajnie wpadłem w taki lód, ale to się na pewno nie nagrało, no bo te kamery po prostu dały tyłka. No i nic, no. I to by było chyba na tyle, no bo więcej wam nie wrzucę już. Nie wrzucę wam nic ciekawszego niż to moje gadanie tutaj, w tym momencie. No bo nie ma takiej, kurczę, nie mam czym nagrać tej jazdy, no chociaż bardzo chciałem. No ale wyszło jak wyszło. No nic, to był jakiś znak pewnie. Czekam, aż mi się to blisko rozbuja, nie wiem, czy to się rozbuja. Trzeba upiec kiełbasę i spakować się na Pita i... Kamera ożyła, niesamowite, widocznie ogrzałem ją w ręce trochę i nagle jest 100%, nie wiem o co tu chodzi. Może coś się uda z jazdy jeszcze nagrać, już tak konkretnie. Zobaczymy. Ja tylko kiełbaskę dokończę i możemy
Ruszaj w drogę. Telefon również 0% i padł. Także fajnie. Pitek stoi. Zjem kiełbachę i zobaczymy, kurczę, czy cokolwiek uda się tutaj jeszcze nagrać dla was. Zobaczcie, nawet kiełbasa jest brandowana. Pit. Proszę bardzo, tak to się prezentuje na tle pita. Moi drodzy, ognisko zagaszone. Mam takie zwykłe rękawiczki skórzane, bo powiem wam, że w tych foksach letnich jest trochę za zimno. Nie wiem, wydaje mi się, że to nagrałem tam trochę na telefonie też, będzie wmontowane. Telefon też mi padł, ale to chyba jest z tego względu, że za duża jest szok temperaturowy duży. I dlatego tak się właśnie porobiło. Dobra, nie ma co ględzić, jeszcze trzeba jechać trochę, pojeździć. Ale już tak minimalnie w sumie będę jeździł, bo będę się udawał do domu. Ale coś tam, jakieś przewniki nagram jeszcze. I co, moi drodzy, zapraszam was tutaj, kurczę, na ten kawałek jazdy. Zaraz odpalimy maszynę, zobaczymy, jak pracuje. I żegnam się z wami, do następnego. Taki film vlogowy typowo, nic nie wnoszący, także to będzie tylko, bo można powiedzieć, że dla subskrybentów, czyli dla stałej widowni, bo taki był zamysł, żebyście wiedzieli, że Pitbike to nie koniec nagrywania na YouTubie, także czekajcie, a będzie wam dane. No dobra, jedziemy. Chyba ostygła maszyna.